Buonasera a tutti, benvenuti a Villa Doria Panfili, che credo che sia un luogo straordinario per noi. La prima volta che da Presidente del Consiglio facciamo incontri qua in questa sede, e ho il piacere di aver ospitato qua in questo luogo un collega, ma anche un amico quale Donald, a cui va il mio... la mia gratitudine per essere con noi e per aver partecipato ieri a un importante anniversario quale quello di Monte Cassino, che è per noi italiani un appuntamento molto importante. Quindi ringrazio a maggior ragione Donald. È la seconda volta che ci vediamo nel giro di qualche settimana. La prima è stata in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, e quindi di un appuntamento particolarmente bello, e ci siamo visti il giorno prima a Palazzo Chigi. Credo che l'appuntamento sia stato per me molto utile anche per fare il punto della situazione in vista delle prossime importantissime scadenze. Martedì prossimo a Bruxelles si riuniscono i capi di Stato e di Governo con un ordine del giorno molto impegnativo, non soltanto naturalmente le vicende post-elettorali europee, ma direi innanzitutto la grande questione ucraina, con tutto ciò che conseguirà anche all'appuntamento del 25 maggio a Kiev. E da questo punto di vista credo che tutti noi siamo impegnati perché sia forte il messaggio dell'Unione Europea, sia coerente, un messaggio di de-escalation, un messaggio di sostegno finanziario all'Ucraina, un incoraggiamento a un dialogo perché l'unità della nazione dell'Ucraina sia integra e inclusiva. Credo che noi da questo punto di vista lavoreremo insieme, tutti insieme, perché l'Europa abbia una voce sola, come ha avuto fino ad oggi, e abbia una voce forte. Abbiamo parlato della questione energetica, che è un argomento del quale abbiamo discusso anche il 21 marzo scorso, no, fine marzo, 21 marzo mi pare che fosse, 27 marzo forse, non ricordo, gli ultimi giorni di marzo nel Consiglio europeo. È un appuntamento quello della sfida energetica che riguarda tutti, su cui l'Italia ha ospitato l'appuntamento del G7 Energia a Roma all'inizio di maggio, e su cui nel semestre europeo a guida italiana abbiamo voglia di insistere e di lavorare moltissimo. E da questo punto di vista abbiamo anche scambiato alcune opinioni con Donald a proposito dell'importanza che nei prossimi mesi ci sia da parte dei Paesi membri una piena consapevolezza delle grandi sfide che attendono il nostro continente, a partire dall'emergenza, in alcuni casi vera e propria emergenza, per esempio da noi dall'emergenza lavoro. Come sapete, l'Italia ospiterà anche all'inizio di luglio, subito dopo la partenza del mandato, sia l'appuntamento sulla rete digitale, l'innovazione tecnologica a Venezia, sia l'appuntamento sull'occupazione specie giovanile a Torino, e quindi avremo alcuni appuntamenti di grande importanza. Allora, sono moltissime le questioni che stanno sul tavolo della nostra discussione. Per l'Italia è come se ci fosse un allineamento astrale di pianeti, perché i nuovi fondi europei, l'investimento nelle nuove istituzioni europee, il bisogno di cambio della politica economica nel mondo, la sola austerity non basta, e la presidenza italiana dell'Unione Europea ci impone di essere protagonisti del cambiamento. Vorrei dire che la Polonia, che ha il 97,5% di fondi europei spesi, e direi spesi bene, è per noi da questo punto di vista uno stimolo a fare molto meglio di come abbiamo fatto in passato. L'Italia ha contribuito al bilancio dell'Unione Europea
in modo rilevante e significativo, abbiamo messo tanti denari al bilancio comune e poi quando si trattava di spendere la nostra parte abbiamo dimostrato i nostri limiti. Anche per questo da 26 maggio inizia una storia nuova e spero che anche con la relazione tra i nostri due governi, che sono governi che collaborano insieme e che sono amici, credo che potremo fare molto e molto meglio di come abbiamo fatto sino ad oggi. C'è stata, ho finito, una parte introduttiva sul calcio, di cui non vi parlo, abbiamo però a lungo discusso anche di calcio, partendo dai comuni ricordi del doppio scontro del 1982 tra Italia e Polonia, che in quel caso devo dire portò bene ad entrambi, perché arrivammo ai migliori risultati. Spero che, senza alcun riferimento all'altra parte della discussione calcistica che risparmio, possiamo avere la stessa voglia di vittoria che abbiamo avuto allora e insieme la stessa voglia di riuscire a fare dell'Europa un luogo dove finalmente i cittadini si sentono a casa e non vedono le istituzioni come nemico. Per tutti questi motivi, Donald, grazie per essere qui con noi, a te la parola. Grazie Matteo. Szanowni Państwo, Państwo, spotkanie z panem premierem kończy wizytę polskiej delegacji we Włoszech. Chciałem bardzo serdecznie podziękować i to podziękowanie na ręce pana premiera złożyłem za pomoc w zorganizowaniu naszego wielkiego święta w Monte Cassino. Bez pomocy włoskiego rządu, bez zaangażowania włoskiego rządu i władz lokalnych te uroczystości nie mogłyby się odbyć w tak piękny sposób, jak udało nam się wspólnie zorganizować i serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. Tu w Rzymie, a dokładnie w Watykanie, miałem także wielką satysfakcję rozmawiać z Ojcem Świętym Franciszkiem i wymieniliśmy bardzo interesujące uwagi na temat sytuacji, także sytuacji międzynarodowej. Ta wspólnota myśli i poglądów była wręcz uderzająca. Nasze spotkanie tradycyjnie należy do dobrych spotkań. Dobrze się rozumiemy i muszę powiedzieć, że to, co robi największe dzisiaj wrażenie w Europie, to dobra współpraca liderów ugrupowań proeuropejskich. Kiedy rozmawiamy o kryzysie na rynku pracy, kiedy rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, kiedy rozmawiamy o wyzwaniach energetycznych, mamy czasami różnice poglądów w niektórych szczegółowych kwestiach, ale jedno wiemy i zawsze to podkreślamy obaj także w Brukseli, nie tylko w czasie naszych spotkań bilateralnych, że bez silnej, zjednoczonej Europy, która potrafi budować wspólne stanowisko, nie rozwiążemy problemów finansowych, problemów z zatrudnieniem, problemów z trudnymi dzisiaj relacjami z Rosją, czy problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Dlatego jest rzeczą tak ważną, aby ci, którzy wierzą w Europę, a my z panem premierem do takich należymy bez wątpienia, nie skapitulowali przed nastrojami zwątpienia i takiego antyeuropejskiego populizmu. Cieszę się, że jest nas w Europie więcej tych, którzy wierzą w sens naszej wspólnoty. Polska bardzo duże nadzieje wiąże z włoską prezydencją, która niedługo rozpocznie swoje działanie i jesteśmy przekonani, że także dzięki energii pana premiera i inicjatywie Unia Europejska zyska bardzo duży atut w postaci włoskiej prezydencji. Zadeklarowałem wszelką pomoc i wszelkie formy współpracy tak, aby ta prezydencja, a wszystko na to wskazuje, zakończyła się naszym europejskim wspólnym sukcesem. Chciałem podziękować za współpracę i wsparcie, którego doświadczam od początku. Z twojej strony, Mateo, jeśli chodzi o działanie na rzecz niezależności energetycznej. Pracujemy usilnie w wielu europejskich stolicach i w Brukseli nad szczegółami i detalami
procedurami, które pozwolą uzyskać większy stopień niezależności energetycznej, samodzielności energetycznej Europy. Wypracowaliśmy wspólne europejskie stanowisko dotyczące tej zasady bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy dalej dyskutowali o szczegółach, ale za to wsparcie dla zasady Unii Energetycznej bardzo dziękuję, bo przecież wiemy, że czasami interesy różne państwa mają różne, ale ważne, że potrafimy odnajdywać wspólne stanowisko co do zasady działania. Będziemy szukali także, i to jest bardzo ważna nasza wspólna deklaracja, będziemy szukali wspólnego europejskiego stanowiska wobec sytuacji na Ukrainie. Spotkamy się tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także tuż po równie ważnych wyborach na Ukrainie. I to będzie moment, w którym Europa będzie musiała pokazać to jednolite stanowisko wobec sytuacji na wschód od naszych granic. Obaj stwierdziliśmy, że wspólnota poglądu i jednolite europejskie stanowisko warte jest naszej pracy i naszej determinacji. Rzeczywiście wątek wspomnień, także piłkarskich, poruszył nas obu bardzo mocno i byłem pod wielkim wrażeniem nadzwyczajnego profesjonalizmu, jeśli chodzi także o szczegóły z dawnej historii naszej reprezentacji piłki nożnej. Naprawdę i widziałem, że to nie jest przygotowanie, to nie był skutek briefingu, tylko to było od serca, więc za to Ci bardzo, bardzo dziękuję, bo obaj mamy podobną pasję i to też łączy ludzi, więc bardzo się cieszę, że tym bardziej poczułem się jak w domu. Jeszcze raz dziękuję za gościnność. Naprawdę Włochy to jest dla Polaków dzisiaj taka druga ojczyzna. Czujemy się szczególnie w Rzymie jak u siebie. Grazie Donald. Filippo, chi parte con le domande? Nadia Pietrafitta dell'agenzia di stampa La Press. E in Libia stiamo assistendo a un nuovo caos. L'Unione Europea non ha ancora preso una posizione pur dicendosi preoccupata. E nel frattempo le imprese italiane in Libia lamentano il rischio paralisi. Voi siete preoccupati e esprimete una posizione? Non è un nuovo caos, perché è il vecchio caos che ancora non ha trovato una risoluzione, ma al di là dei giochi di parole abbiamo discusso con Donald durante l'incontro anche della situazione libica. Io porrò il tema con grande determinazione sia nell'appuntamento di martedì 27 a Bruxelles che nel G7 che si terrà il 4 e 5 giugno, anche in questo caso nella capitale europea, anche in questo caso a Bruxelles, perché è del tutto evidente che la vicenda libica non si risolve se non per via internazionale. Nessun singolo paese può da solo pensare di risolvere la questione drammatica della Libia. Vorrei però tranquillizzarla circa la situazione dei nostri imprenditori che sono presenti in quel territorio, peraltro anche in occasione di alcuni eventi spot che erano previsti in questi giorni e che stiamo naturalmente seguendo, mi pare siano a Tripoli, quindi stiamo in stretto contatto sull'emergenza e la Farnesina è operativa per ciò che riguarda la loro sicurezza e la loro incolumità. Certo, esiste un tema più ampio che io credo riguardi sì l'Italia, cioè che il tema del rapporto tra Italia e Libia, dell'interscambio commerciale, della questione energetica, ma vorrei che questo fosse considerato un tema europeo e internazionale. Ne ho parlato qualche giorno fa con Ban Ki-moon, lo confermo qui a lei e ai suoi colleghi. Noi usciamo dalla situazione di crisi che c'è in Libia soltanto se le Nazioni Unite e la comunità internazionale assumono la questione libica come una questione da risolvere insieme. Termino. Da questo punto di vista Italia e Polonia sono paesi che vivono l'esperienza della frontiera. Sono paesi che, venendo da storie diverse, da
esperienze diverse, da anche situazioni di tensione diversa, comunque vivono il fatto di essere una, diciamo, sul confine dal punto di vista politico, prima ancora che geografico, del nostro paese. Quando Donald parla della questione ucraina, ne parla come il rappresentante di un popolo che ha nella mente, nel cuore, negli occhi un passato molto duro ed ha nel cuore però anche la voglia di un futuro che sia un futuro europeo. Allo stesso modo, per noi il Mediterraneo non è un mare, non è un luogo dove andare a seppellire le persone che non hanno la fortuna di poter arrivare nel nostro paese, ma è il luogo nel quale poter costruire una politica europea. E la Libia, che oggi è il paese dal quale proviene circa il 96%, per esempio, degli sbarchi nelle nostre coste attraverso l'operazione Mare Nostrum, ha per noi il carattere di priorità assoluta. L'ho detto a Ban Ki-moon, lo dirò al Consiglio europeo, lo dirò al G7, l'Italia naturalmente è pronta a fare la propria parte e mi fa piacere che da questo punto di vista ci sia la piena convinzione che questo problema è il problema più forte che il Mediterraneo in questo momento deve affrontare e lo affronteremo insieme anche ai nostri partner europei. Jednym zdaniem tylko skomentować sytuację w północnej Afryce i w Libii. Kiedy mówimy o potrzebie europejskiej solidarności i europejskiej jedności, to musi oznaczać wspólne działania i wspólne stanowiska wszędzie tam, gdzie Europa ma poczucie misji czy wspólne interesy. Ukraina nie jest problemem wschodniej Europy, Libia nie jest problemem Europy Południowej. Każdy z tych kryzysów wymaga solidarności całej Unii Europejskiej. I dlatego Polska, tak jak w przeszłości i tak jak dzisiaj, choćby w Środkowej Afryce, jest gotowa świadczyć pomoc i współpracę tym, którzy biorą na siebie ciężar większego zaangażowania. Jeśli dzisiaj Polska angażuje się w rozwiązanie problemu kryzysu ukraińskiego, to także robi to w poczuciu europejskiej współodpowiedzialności, a nie narodowej współodpowiedzialności za problem. I dlatego rozmawiając dzisiaj dłuższą chwilę o sytuacji w Libii, też powiedzieliśmy sobie, że w tej sprawie Europa także powinna działać jako całość. I Włochy nie mogą być pozostawione same sobie, niezależnie od tego, że ze względów geograficznych, gospodarczych czy historycznych są bardziej zaangażowane. Ale nie mogą pozostać same, bo nikt w Europie wobec jakiegoś trudnego wyzwania nie może zostać sam. Nie ma Unii Europejskiej bez tak rozumianej solidarności. Tazik, Wiadomości, Telewizja Polska. Panie premierze, chciałbym wrócić do pana spotkania z ojcem Franciszkiem. O czym dokładnie była rozmowa? Czy temat Ukrainy to był jedyny temat, który pan poruszył? Chciałbym się także dowiedzieć, jaki prezent pan podarował Ojcu Świętemu. I jeszcze na koniec prośba o komentarz do cytatu. Donald Tusk jest wrogiem chrześcijaństwa. Z papieżem spotykali się nawet Castro i Jaruzelski, autor Jarosław Kaczyński. Z Ojcem Świętym rozmawialiśmy zarówno o sytuacji Kościoła, tej uniwersalnej, jak i sytuacji Kościoła w Polsce, o zbliżających się dniach młodzieży, o tym jak bardzo, myślę, że mogłem to powiedzieć w imieniu nas wszystkich, ale też i Włochów, że ci wszyscy, którzy Kościoła potrzebują, patrzą na papieża Franciszka z wielką nadzieją, bo jest znakiem takiej nadziei, a szczególnie młodzi Polacy. I to przesłanie przywiozłem dzisiaj do Watykanu. Młodzi Polacy, którzy szukają w Kościele czegoś więcej niż instytucji, szukają prawdziwego ducha, szukają
dobroci, szukają nadziei, patrzą dzisiaj na papieża Franciszka z wyjątkową nadzieją. I chyba tymi prawdziwymi słowami, mam wrażenie, sprawiłem wielką radość Ojcu Świętemu. Podarowaliśmy, no to taki dar od serca, bo ja przywiozłem ceramikę Netzla kaszubskiego, znanego ceramika, garncarza z bliskiego memu sercu Chmielna, z samego środka Kaszub i rzeczywiście zwróciła ta ceramika uwagę Ojca Świętego i dary ziemi. I busenka, czubasa i najlepsze wybory kulinarne ze wszystkich polskich regionów. Natomiast co do tych słów, gdyby chrześcijaństwo polegało na tego typu emocjach, jakie zaprezentował Jarosław Kaczyński, to w starożytnym Rzymie nie trzeba by było lwów. Wystarczyliby sami tacy chrześcijanie. Chcę powiedzieć, że dla mnie chrześcijaństwo jest synonimem miłości i tak pozostanie. I życzę, tak osobiście jest mi przykro, jak słyszę tego typu słowa, bo bardzo bym chciał, żeby ludzie więcej rozumieli z tego, co miał nam do powiedzenia nasz papież i co ma nam do powiedzenia papież Franciszek. Buon pomeriggio Presidente, signor Bonini di News 24. Una settimana al voto europeo, il rischio populismo è un fattore di cui tener conto tanto per la Polonia quanto per l'Italia. Una decina di giorni fa disse che bisognava guardarsi dallo spread dei populismi. Lei ha calcato le piazze in questi giorni, specialmente in questi ultimi giorni. Vede questo fattore, questo rischio, questo spread arretrare o diventare via via più forte che ci si avvicina al voto? Grazie. Il populismo antieuropeo c'è in tutta Europa e c'è anche in Italia. In Italia ha varie forme. Alle forme di chi dice usciamo dall'Europa, di chi dice usciamo dall'euro, di chi dice usciamo di testa, usciamo da tutte le parti. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di dire che dobbiamo entrare con maggiore decisione in Europa. Ho fatto un esempio dando il numero della capacità polacca di spendere i fondi europei. Noi non abbiamo bisogno di uscire da, abbiamo bisogno di entrare con più decisioni nella politica europea ed essere capaci di cambiare le cose. Dal 26 maggio l'Europa andrà cambiata, perché negli ultimi anni si è dimostrata lontana dalle esigenze dei cittadini, dai cuori dei cittadini. Però riesce a cambiare chi governa, non chi urla, riesce a cambiare chi propone, chi insulta. E da questo punto di vista io sono molto confidente sul fatto che dal 26 maggio l'Italia sarà più protagonista in Europa. Le piazze non mi preoccupano, specie quando sono piazze belle come quelle che ho vissuto in questo fine settimana e che francamente ti lasciano nel cuore un sentimento profondo di speranza e anche un po' di inquietudine per l'attesa che i cittadini hanno nei confronti del nostro governo. È molto bello sentirsi abbracciare e dire mi raccomando non mollare, non mollare, non mollare. Però noi sappiamo che il problema oggi non è quello di non mollare, noi non molleremo, ma è quello di riuscire a costruire in Europa un'alleanza di tutti quelli che credono che l'Europa sia il futuro e non soltanto il passato. E per questi motivi io spero che l'Italia voglia fare bella figura in Europa, desideri essere rispettata in Europa come noi rispettiamo il nostro continente. Se poi la domanda secca è preoccupato o no, so che porta male dirlo, ma non sono preoccupato, anzi sono molto ottimista perché vedo un clima crescente di speranza, di fiducia. E a questo clima di speranza e di fiducia noi dovremo dare risposte concrete. Non so se lei ha visto oggi, sono usciti dei dati
relativi al 2013 sul lavoro. Si è toccato un punto molto basso sul lavoro in Italia. Se non sbaglio siamo sotto il 60% i dati di Eurostat. Eppure io inizio a vedere finalmente i segni di una ripresa. E inizio a vedere i segni di una ripresa non soltanto per gli accordi che stiamo firmando in queste ore, per il fatto che grazie al decreto legge Poletti Electrolux è ancora in Italia, per il fatto che Ansaldo Energia ha firmato l'accordo con Shanghai Electric, per il fatto che Fincantieri annuncerà in questa settimana un ulteriore importante segnale di novità, per quello che accadrà domani pomeriggio a Bari sul farmaceutico, per quello che annunceremo in settimana per la Sardegna. Ci sono insomma tanti interventi che sono pronti. Ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli italiani, che secondo me sono la maggioranza, di dire che noi non cediamo alla facile demagogia di chi dice fuori da tutto. Vogliamo stare dentro e stando dentro vogliamo cambiare le cose in Europa. Sono convinto che ce la facciamo. Wojciech Brzeziński, Polsat News. Co takiego dzieje się w stosunkach polsko-włoskich, że aż tak często ostatnio panowie się spotykają? No mamy drugie spotkanie w ciągu 3 tygodni. Czy to jest tylko i wyłącznie zbieg okoliczności związany z czasowym zbiegiem kanalizacji Monte Cassino? Czy też możemy tu mówić o tym, że w związku ze zbliżającą się, czy to wizytą premiera Tuska w Brukseli, czy to tym spotkaniem szefów unijnych rządów, czy wreszcie z przejęciem prezydencji przez Włochy? Czy możemy mówić o tym, że rodzi się jakiś pomysł na współpracę tych, jak pan premier to nazwał, pogranicza, gdzie, no nie wiem, gdyby za wsparcie Włoch dla naszych wysiłków, jeśli chodzi o energetykę czy bezpieczeństwo na wschodzie, my wspieramy Włochów w ich wysiłkach o wzmocnienie unijnej polityki granicznej, imigracyjnej czy w Afryce Północnej. Czy są jakieś twarde pomysły na współpracę poza tylko deklaracjami, że doskonale rozumiemy nawzajem swoje problemy? Lubimy się po prostu, także to jest wystarczający powód, przynajmniej dla niektórych, żeby się często spotykać, ale mówiąc już tak zupełnie serio, współpraca takich państw jak Polska i Włochy jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowę takiej właśnie autentycznej solidarności europejskiej. My zawsze obawiamy się w ostatnich latach przynajmniej dwóch niepożądanych modeli politycznych w Europie. Pierwszy model, ten niepożądany, postępująca dezintegracja. To, o czym dzisiaj z Mateo rozmawialiśmy, z takim autentycznym przejęciem, czyli obawa, żeby eurosceptycy czy ci, którzy nie chcą Europy, żeby nie wzięli góry w Europie. To jest spowodowane głębokim przekonaniem, że przeciwdziałanie temu wymaga takiej energii i też wymaga dobrego zrozumienia. To dobre zrozumienie jest tym cenniejsze, że premier Renzi reprezentuje rodzinę socjalistyczną, socjaldemokratyczną w Europie, ja natomiast chadecką, ale to zrozumienie między tymi dwoma głównymi nurtami, które my budujemy bardzo skutecznie, jest bardzo ważne też dla przyszłości Europy. Po drugie, mamy oczywiście bardzo dużo wspólnych bilateralnych interesów. Między innymi współpraca energetyczna. To nie jest tylko kwestia wsparcia, jakie uzyskujemy od Włochów w naszych działaniach na rzecz rozwiązania kryzysu ukraińskiego, czy nasze pozytywne zaangażowanie, jeśli chodzi o północną Afrykę. Ale to są także wspólne przedsięwzięcia i czasami wspólne kłopoty. Choćby gazoport, w końcu budowany w dużej mierze przez Włochów, jest przecież też częścią wielkiego projektu bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj o tym nie rozmawialiśmy, bo mamy do tego jakby specjalny zespół, który ma pomóc, aby ta inwestycja doszła jak najszybciej do szczęśliwego finału. Premier Renzi ma też ambitny plan, aby kontynuować europejską dyskusję na temat rynku pracy i bezrobocia. U nas ten problem jest też dotkliwy. Nie tak bardzo jak we Włoszech czy w innych krajach europejskich, ale jednak też bardzo dotkliwy i chętnie będę uczestniczył w spotkaniach i w rozmowach, które znajdą swój finał w Turynie, kiedy będziemy o bezrobociu rozmawiali. Jest ten drugi model niepożądany. To jest dominacja jednego, dwóch, trzech największych państw europejskich. I bardzo nam zależy na tym. I zawsze się to sprawdzało. Wtedy, kiedy Włochy i Polska są aktywne na scenie europejskiej. Myślę, że pan premier i także
zbliżająca się prezydencja włoska to są gwarancje, że Włochy znowu będą bardzo aktywnym, kluczowym graczem w Europie. To współpraca z ambitnym i cenionym dzisiaj partnerem, jakim jest Polska, może też przynieść bardzo dobre efekty. To znaczy właśnie tej prawdziwej solidarności europejskiej, gdzie jeden nie narzuca woli drugiemu, tylko gdzie współpracujemy i gdzie średni, duzi i mali, mówię o potencjałach, mają tyle samo do powiedzenia. Ta polsko-włoska współpraca zawsze przynosiła tu bardzo dobre efekty. Siamo talmente d'accordo che non ho niente da aggiungere alle cose che ha detto Donald. È un momento importante della vita del nostro continente. Io penso, spero e credo che tutti gli uomini di buona volontà siano capaci di fare uno sforzo perché l'Europa provi a cambiare passo. Vengo come esperienza personale, mi sono avvicinato alla politica venendo dal mondo associativo cattolico e ricordo che Papa Giovanni Paolo II concluse la giornata mondiale della gioventù citando Santa Caterina da Siena. Ormai sono due santi, sono due colleghi, per cui possiamo citarli insieme. Santa Caterina è la patrona d'Italia e San Giovanni Paolo II è sicuramente un punto di riferimento straordinario non solo per la Polonia, ma immagino in modo particolare per la Polonia. Bene, in quella giornata mondiale della gioventù a Tor Vergata il Papa concluse ai giovani della giornata mondiale della gioventù, che poi saranno a Cracovia il prossimo anno, il Papa concluse dicendo a noi allora che eravamo lì: se sarete quello che dovete essere, è una frase di Santa Caterina da Siena, metterete fuoco nel mondo, che è un'espressione molto bella, invitando ciascuno di noi a essere se stesso, a essere dinamico, a essere pieno di passione e di entusiasmo. Io credo che se insieme i nostri paesi, Polonia e Italia in primis, saranno quello che devono essere, cioè realtà forti, dinamiche, ricche di energia, allora anche il percorso dell'Unione Europea sarà segnato più dalla pagina delle possibilità che non dalla pagina dei problemi. Ed è per questo motivo che insieme a Donald lavoreremo nei prossimi mesi. Grazie mille, grazie a tutti, buon rientro alla delegazione polacca, perché dopo tre giorni mi sa che li fanno tornare. Poi cominciamo qua.